nie mam termometru, ciekawe ile właśnie jest mrozu. To już jest drobny teraz, tak? No. Jak ustawienia? Zmieniamy, no. Ja już mam przestawione. Odjechałem tylko Rafałowi, idę tam pokażę Rosji i jadę. No, powoli słoneczko wstaje, się robi coraz widniej. Spanie już odeszło. Także jeszcze jakieś 3 godzinki, dwie. Które godzina jest? No, jakieś około 3 godzinek nam zostało roboty. Jak nam sadzeniaku starczy, bo tam nie jest pełna przyczepa, się okazało. Dobra, jedziemy tutaj zaraz. Kurczę, trochę źle, bo wyjechałem stamtąd. Chciałbym na pusto znowu pojechać. I muszę jednak przejechać na pełną ścieżką w tamtą stronę, bo nie będzie mi pasowało, musiałbym przejeżdżać na tej drodze, się przesuwać, a tak będę jechał na wprost. Także tak to wygląda. Pole jest duże, tak jak widać, teraz jest tam do końca, to jest kawałek drogi. No i wjeżdżam. Teraz będziemy zamykali te wszystkie zagony, bo chodzi o to, żeby nam starczyło sadzeniaków tej odmiany, bo dalej już będzie inna odmiana. Prowadzenie. Pałek. Na dół maszyna. Dobra wiarka. I jedziemy. I sadzimy dalej. Tutaj od tyłu już dojeżdżamy do kamieni. Wyjmiemy ostatnią łyżkę tej odmiany. Kończymy na dzisiaj. Chłopaki pojechali przyczepami. Wracam do domu. Przejrzeliśmy tam jeszcze sadzarkę. Na polu. Tak, tak sobie myślę, że posadziliśmy przez tą noc 17 hektarów. I tak się zastanawiam, gdzie są popełnione błędy, że tylko 17 hektarów, bo tak jak sadziłem na jedną sadzarkę, to sadziłem 12, nieraz się udawało 14 posadzić na nocnej zmianie, w zależności jakie było pole. Tutaj pole długie, tylko że musieliśmy je na pół podzielić. No i był problem z załadunkiem, bo nieraz tak wypadało, że musieliśmy dwie sadzarki na raz ładować i czekał po prostu. Tak mi się wydaje, że to było tą przyczyną. Bo tak miałem nadzieję, że się uda nam posadzić 20 hektarów przez noc na dwie sadzarki. Ale mieliśmy tak, duży kalibraż, to też częste załadunki, bo duży kalibraż, więcej sadzeniaków idzie na hektar, trzeba częściej ładować. No i przypadało nam kilka razy, że trzeba było jednak poczekać na załadunek, bo zanim załadował jednego, później drugiego. Także, ale to był pierwszy dzień, pierwsza noc, także myślę, że poprawimy ten wynik. Że poprawimy ten wynik, jak będziemy sadzili kolejnej nocy. Oczywiście dobre sadzeniaki, żeby nie były krojone, ani żeby nie były duże, tylko takie. A ciągniki z przyczepami są już na...
na placu. Kuba zaraz będzie ładował. Już skrzynie są powystawiane. A co mówisz, że łożysko inne jest? Tak? Oj. Jest okej, bo ona jest tutaj odciśnięta na budowę. Pani to bez tego zakładałem. Może być bez to, tylko na razie, żeby skończyć to. A ład, no, ład, lekko, takie... lekko zeszło? A to było takie. No. Takiego nie mamy? Zaraz chłopaki wyjeżdżają zbierać kamienie. Tutaj łożysko. Wymiana łożyska. Na napęd taśmy tej. Jak ta taśma się nazywa? Aktywna. Aktywna? To jest. Jedzie John Deere z przyczepą. Co tam ładujesz? Odpady? A, no i będzie porządek. Co tam słychać? Robota szła w ogóle? Czy nie szła? Wiesz, ta taśma. Ale znalazłeś zamek? No. Był? Ale trzeba było zamówić, nie? Bo ja tak prosto. Zamówimy. A tylko jeden zamek, tak? Bo to urwało chyba nity, nie? Czy co? No, musiał się przetrzeć zamek też, bo się zgubił, nie? No to aha. A pręd został, wiesz o co chodzi. Ale też go właśnie się zgubił, nie? No to musiało... No i elegancko podeschło. Widać już po drodze, że już się lepiej jedzie. Także dzisiaj będzie sadzenia szło dużo lepiej. Z tym, że nie będzie tyle sadzeniaków, żeby sadzić raczej całą noc. Będziemy musieli zmienić pole, ale pole zmienimy rano. Wysadzimy dzisiaj... Znaczy w nocy wysadzimy tyle, ile mamy sadzeniaków i przejeżdżamy na inne pole. Oblecimy pole, zobaczymy jak to wygląda z góry sadzenia. Z tym, że chciałem jeszcze podłączyć mikrofon pod ten. Ciekawe czy mi nagra dźwięk, bo mi przyszły mikrofony. Trzeba trochę popracować nad dźwiękiem, żeby był lepszy dźwięk. Chyba jest dobrze. Zobaczymy, czy będzie mi nagrywało. Take off. Startujemy. Take off. Dobra, czekaj. Dobra, obracamy się na pole. Przyczepę z sadzeniakami. Teraz sadzimy sadzeniaki krojone. Tą drogę musieliśmy tutaj zrobić przez środek, bo nie wystarczałoby nam sadzeniaków, żeby objechać w jedną stronę i w drugą. Teraz podjedziemy do sadzarki. Podlecimy do sadzarki. Włączymy tryb sport. No i w miarę idzie to sadzenie. Dopiero teraz tak można powiedzieć, że pierwszy dzień taki, co pogoda się zrobiła i trochę to podeschło i to wszystko fajnie w miarę idzie. Teraz podjedziemy. Teraz podlecę do tej sadzarki czterorzędowej. Początkowo był plan, że będziemy równali zagony karatem i sadzili w ten sam sposób po wyrównanym, ale troszkę zwężyłem rozstaw redła. Na 163 są zagony zrobione. I w ten sposób możemy sadzić właśnie tą sadzarką. Z tym, że na łączeniach mamy trochę większą przerwę. Ale jak jeździmy ta sadzarka czterorzędowa i na przemian z tą dwurzędową, to tak tego jest nie widać, bo ta dwurzędowa jest ustawiona na 80. Też chodzi o to, żeby można było kopać to kombajnem na kanale 150. Bo tak jakbyśmy przeszli też w szerszy rozstaw, również byśmy musieli zmienić kanał w kombajnie do ziemniaków na szerszy, na 170 wtedy. Ta technologia tak i tak mi się wydaje, że jest lepiej niż byśmy mieli rzeczywiście to wszystko równać. Wtedy byśmy wyrównali zagony i znowu by trzeba było jechać z broną
Czyli dodatkowe paliwo na równania, tak? Brona równa te zagony i sadzimy to w zagony. Zgodnie z tym, jak było to odseparowane z tymi zagonami. A dwurzędowa jedzie bezpośrednio po zagonie i sadzi to przygotowaną glebę. Taki rok przejściowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzisiaj można powiedzieć, taki pierwszy dzień będzie suchy do sadzenia, bo tak to sadziliśmy, tak można powiedzieć, trochę na siłę. Myślę, że już z 80 hektarów, jak ja kończyłem, to było 70. 80 hektarów już tu jest posadzone na tym polu. Zarepiście, nie włączyłem nagrywania. Ja cię kręcę. Kurde, nie włączyłem nagrywania. Dobra, teraz włączyłem nagrywanie, a nie mam karty pamięci w dronie. Dobra. Także fajny by był materiał, ale nie wyszło. Dobra. Zalewamy jeszcze zaprawiarkę wodą. Zaraz zabieramy przyczepę po to, żeby napełnić wodę. Co nie chcę zaciągnąć? Starczą nam węże? Nie? A weźmy, żeby włączył. Weź włącz. Nie studzisz luźny podróż. Ale weź włącz, zobaczymy, czy tak. Raczej nie, tu trzeba będzie tylko. Nie, tu nie, ale tu właśnie jak zbiegałem, czy nie patrzyliśmy. Zaraz zobaczymy. Tutaj ten element łączący nie przewozi, bo odłączyłem i dałem bezpośrednio i chodzi. Tu go przywiążemy do silnika, żeby się nie wyłamał kabel od tego. O tak, no. I tak sobie drży. Chyba zakłada zaczep, będziemy zakładali. Kto my? Co zaczepiasz? Waję mam. A małą waję, no. Na rano z tobą tandema żółtego. Na rano tandema, tak, bo w dzień zbiera kamienia, a teraz na noc musimy zaczepić waję małą, żeby zaciągnąć na pole sadzeniakami. A ja zjechałem na chwilę z pola, bo trzeba było pospawać cyban od sadzarki. Naprawiłem to w ten sposób, na szybko, bo inaczej się nie da. Śruby do blachy formującej, tam się jedna urwała. Też zabrałem kilka sztuk. Jadę na pole. Sebastian nalewa wodę, zaraz zaciągnie na pole, a ja już jadę samochodem. Tutaj w tym miejscu mam do założenia cybanta. Tu, tu i tu. Poświeć. Mhm. Dobra, udało mi się go przełożyć. Teraz poskręcamy. Klucze odniosłeś do busa? Tak. I ty tu 27? 24. 24? Możesz przyjść. Weź dwa, bo jeszcze będzie potrzebny jeden do tego. Tak. Do blachy. I tu jeszcze mieliśmy urwaną śrubę od tego. Z blachy formującej. Tak, to może założymy ją od razu. Się poskręcę. I tu trzeba podnieść całość? Nie wiem, czy nie trzeba będzie tym sadzarką. Nasypałeś to siadło. Dobra, to trochę uniosę ją. Pójdzie? A nie, może pójdzie, dobra. Ja nie, tu złapię. Troszkę do siebie blachę. Do mnie blachę? No blacha musi do siebie. Kurde, ona mi tu... Nie pójdzie, bo to ciągnie, wiesz? Aha. Dobra, może uniosę lekko ty. Czy podróżujmy, tu mamy zaznaczone. To można też poluzować. Dobra. Dobra, będzie chyba dobrze, za dużo nawet. Znaczy zobaczymy, czy... Trochę trzeba skręcić.
wlazł. Dobra, wejdź. Tam jest motyk. Dobra, tu się zakręci. Masz klucze? No mam, sobie tu musimy założyć dwie nakrętki, zakontrować. Samokontry mi się już pokończyły. No i dobra. Co, ciasno jest? Czekaj, dawaj się poluzuj. No i trzymaj, ja teraz tu może tak zakontruję. To mały ruch klucza. W ziemi. Co? Nie złapię, bo płaski mi nie wchodzi tam, żeby... Weź rusz. Dobra, trzymaj. Teraz ja może... Dobra, zakontrowane, luźna jest, nie? Tak. Dobra. Idziemy z tamtej strony poskręcić, to na zapas śruby. Wrzucę do skrzynki te śruby. Jeszcze co mamy do poskręcania? No i zaczynamy sadzenie. Mamy 82,83 na liczniku. I sadzimy sadzeniaki krojone teraz. Coś ciężko idzie, coś tu jest przestawione. Dojechaliśmy do rogu z tej strony, gdzie jest pryzma. Tutaj teraz będzie troszkę krótsze, bo jest ten lasek. Miejscami jest tak, że ciężko jest się uciągnąć. Jest gdzieś taka ta ziemia nasiąknięta bardziej i to jest tak pulchno miękko, że ten, że się wszystko topi, ale przechodzi ciągnik, tylko że wolniej, nie? A miejscami to idzie tak normalnie, że teraz dać prędkość mi spadła, mam 7 bieg, a mam 5-3, a nawet miałem 4 na godzinę, a jeżeli są inne warunki, to nawet jest i 6,5 na tym biegu, nie? Tutaj są te, pokazują od poślizgu kół, te tutaj trójkąciki. Podłączyłem mikrofon zewnętrzny, ciekawe jaki będzie dźwięk. Powinienem wrócić na tej sadzarce, bo teraz nie zatrzymywałem się, żeby mi dosypał, a była bardzo pełna. A wiedziałem, że w tą stronę jest tak trochę gorzej, to jak mam mniej w sadzarce, to jest wygodniej jechać, lżej. I sadzimy dalej. Jedzie woda. Wąż za busem jest wąż. Gdzie Rosja jest? Jest. No nie, wytrzeć, żeby z piachem nie pchać, bo te... Zakręcimy. Co, nalaliście? Nalaliście? Nalane jest? Puść.
Nie zawsze. Poszło? Za wcześnie ten. Weź jeszcze go rzuć na ziemię. Za wcześnie go zagiąłeś, nie zaciągnął dobrze. Chwilę trzeba poczekać. Chwilę poczekaj, aż... O, teraz zobacz. Teraz dopiero poszło. No, idzie. Tak. Bańkę na ten, całą piątkę. Ile? No to dawaj, no. Sięgnie wąż? Sięgnie wąż? I mamy pełno. Zakręcamy. Niech chwilę się pomiesza i zaraz jedziemy sadzić. Sadzarka zasypana. Teraz Rosja tankuje u siebie. Jeszcze nie! Czekaj! I odjeżdżamy. Zaprawa nalana. Sadzimy dalej. Godzinę, którą mamy. Za 18:01. Rosja się obrócił, jedzie już też. Ja tutaj sobie cofnę. Będę wsypać od razu do sadzarki u Rosji. Landing. Wylądowa na mapie.